do końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego, po ziemi dośrodkował Majak w rękę któregoś, gol! Jest! Jest! Gol! 90. minuta gry, panie Achmed, kończ pan! Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa. Dzisiaj na parę minutek połączymy się tutaj z Mariuszem Stępińskim. Poczekamy, jak tylko będzie dostępny. No i zaczniemy rozmawiać o piłeczce. Siema. Siemanko. Siemaneczko, no jak tam u Ciebie? Powiedz, jak tam zdrowie, bo słyszałem, że coś jest nie tak. Czy już tam rehabilitacja jakoś przebiega ok? Czy to już końcówka? Czy to jest początek? Teraz jesteśmy w połowie. Ja zerwałem w tym samym czasie mniej więcej co Kuba Wrąbel. Więc wiesz, już teraz minęło praktycznie 7-8 tygodni, 7 tygodni. No jesteśmy w połowie, powiedzmy. Ale podczas tej, słuchaj, rehabilitacji też widzowałeś stadion Widzewa Łódź podczas meczu z Koroną Kielce. Powiedz mi, Mariusz, jako ex-Widzew, jak wrażenia? No, jak wrażenia, wiesz, no ten stadion zawsze robi wrażenie, pełno kibiców, mecz cały mecz doping, także ten stadion zawsze robi wrażenie, nieważne, który raz byś tam wchodził, także wiesz, duże emocje wywołuje to miejsce, także mam nadzieję, że w niedzielę też tak będzie. Czyli co, w niedzielę stawiasz się na Leja Piłsudskiego, czy jeszcze nie wiesz? No, robię wszystko, żeby tak było. Aha, no dobrze. To. A słuchaj mnie, co się zmieniło, tak? Bo pamiętasz, ty w latach 11-13 też grałeś w Widzewie, tak pokrótku. Jak wspominasz ten okres i powiedz mi, co się tak wiesz, dla oka zmieniło? No wiadomo, stadion, atmosfera jest nabity, wiesz, wszystko elegancko, ale jakbyś miał porównać te drużyny, tą twoją i teraz tą nową drużynę Janusza Niedźwiedzia? No wiadomo, w tej mojej drużynie grało dużo lepszych piłkarzy i tutaj nie ma w ogóle wątpliwości co do tego, bo graliśmy w Ekstraklasie i utrzymywaliśmy się gdzieś tam bez większych problemów w Ekstraklasie, także ta drużyna była na odpowiednim poziomie i pewnie miała lepszych piłkarzy i gdzieś tam z lepszym CV niż teraz. Ale generalnie no, co się zmieniło? Wszystko się zmieniło, bo wtedy nie było stadionu, wtedy nie było tylu kibiców na trybunach. W porównaniu do teraźniejszości to bardzo mało kibiców chodzi na mecze, bo chodziło. No wtedy wiesz, wtedy też były też te lata takie, gdzie widzę, no był gdzie był, ale też te karnety i bilety były jedne z najdroższych w lidze, więc no dzisiaj to też jest troszkę inaczej. Wiesz, ten stadion od 5-6 lat jest wypełniany, karnety są wykupowane, no tylko mamy problem dostać się na ten level i dzisiaj co? Dzisiaj jesteśmy 3 punkty od tego, żeby wrócić do Ekstraklasy. I Mariusz, jakbyś był w szatni, tak szczerze, dzisiaj, to co byś tym chłopakom podpowiedział, wychodząc na boisko? No, ja bym po prostu tutaj apelował o spokój, bo już wystarczająco nerwową atmosferę kreują wszyscy wokół. Kibice, zarząd, cała otoczka. I zawodnicy moim zdaniem w tym momencie muszą zachować spokój, bo nerwowość tutaj nic nie da. Nerwowość da to, że będzie znowu słaby mecz pod Beskidziem i będziemy drżeć o awans, a kiedy gdzieś tam ta drużyna zachowa spokój, będzie miała jasny plan na mecz, no to nie powinno być tutaj problemów, ale no mówię, no nie jest łatwo ten spokój w takich sytuacjach zachować, ale przede wszystkim bym apelował o to. Ja też jeszcze bym apelował do tego, żeby kibice rozpoczęli spotkanie skandując nazwisko trenera Janusza Niedźwiedzia, żeby on wiedział, że my wszyscy jesteśmy za nim, bo dzisiaj to jest facet, który ma drogę otwartą do Ekstraklasy i mam nadzieję, że to jego marzenie się spełni. On dostał, wiesz, przez
zarząd nakreślony plan na 2 lata, może w rok zweryfikować wszystko, bo tak naprawdę może w niedzielę awansować, ale pojawiają się już różne takie plotki, spekulacje, prasa, mówi, wiesz, że trzeba go żegnać, nie ma sensu, z tym trenerem dalej nie zajedziemy, druga strona za to mówi, że trzeba nam stabilizacji. Ty obserwujesz te spotkania, bo ja często widzę w twoich, wiesz, relacjach, że oglądasz Widzew. Powiedz mi, czy ta drużyna robi postępy twoim zdaniem, czy jednak jest taka stagnacja i raczej trzeba by było kogoś znowu szukać? Czy lepiej iść właśnie w stronę tej Pogoni Szczecin, Rakowa Częstochowa czy Piasta Gliwice, gdzie ta stabilizacja jest i też są wyniki, no? No wiesz, jeżeli chodzi o to, tutaj w ogóle nie ma wątpliwości, że trzeba iść w stronę Rakowa, Pogoni i tych klubów. Druga strona jest tego taka, że okej, gdyby ten trener był naprawdę słaby, to można było go zmieniać, ale może nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest jeden z dzisiaj najbardziej utalentowanych trenerów w Polsce. Ja oglądając spotkania, dzisiaj zwykły kibic ocenia zbytnio sam mecz przez pryzmat wyniku. Nie patrzy, jak drużyna rozgrywa piłkę od tyłu, jak otwiera grę, jak broni, jakie są przejścia, momenty przejścia z defensywy do ofensywy, różne fazy ataku, pomysły na poszczególny mecz. No i potem jeszcze jest do tego wszystkiego materiał ludzki, tak? No materiał ludzki, który ma trener. I wiesz, jak ja oglądam mecze, nie wszystkie, no bo czasami gdzieś jestem albo w podróży, albo miałem swoje mecze, swoje treningi, teraz też rehabilitację. Kiedy mogę, to oglądam. Też teraz mam okazję, żeby spotykać się częściej z chłopakami, będąc na co dzień w Łodzi. Także mówię, to jest trener, który mi osobiście, nie znając go, imponuje. Wiesz, nie znam go osobiście, nie pracowałem nigdy pod jego wodzą, ale gdzieś tam sobie wysłuchując te opinie, wysłuchując, jak on pracuje, oglądając te mecze, jakąś tam opinię sobie kształtujesz. Nie zgadzam się z osobami, które mówią, że jest słaby, że trzeba zwolnić i tak dalej. Czasami patrzę na komentarze. No wiesz, no nie będę dzisiaj od zwykłego kibica wymagał, żeby on się znał bardzo dobrze na piłce, no bo on płaci za bilet i chce wyników i tak też powinno być, no bo tak jest na całym świecie, że wiesz, że zwykły kibic patrzy tylko na wynik, albo w 80% na wynik, a tych kibiców, którzy gdzieś tam zagłębiają się bardziej i analizują mecz, jest bardzo mało, także tutaj nie można mieć do nikomu za złe, że mówi tak czy tak, no bo dlatego ta piłka jest taka piękna, że tych kibiców też jest tak dużo i są tak różnorodni. No dokładnie, z każdą opinią nie trzeba się zgadzać, ale też trzeba każdego wysłuchać, bo każdy ma prawo powiedzieć to, co chce i to jest piękne właśnie w tym futbolu. Tylko wiesz, co mnie, Mario, dziwi mnie takie coś, bo wiesz, no ty znasz, wiesz, otoczkę Widzewa. To jest taki klub, wiesz, topowy w Polsce, to jest top 3 Polski, Legia Warszawa, Lech Poznań, no ale Widzew. No i wiesz, jest 2-3-4 dni do meczu i tu powstaje drugi artykuł. Dziennikarz musi zrobić tą pracę, bo jemu musi się klikać, bo on musi też zarabiać, że to wszystko rozumie. Ale dziwią mnie dziennikarze, którzy niby, wiesz, kibicują Widzewowi, a dalej próbują jeszcze coś tam jątrzyć. I to jest lekko nie fair. Ja dzisiaj daję 100%, mówię ci szczerze, 100% zaufania dla Janka. Z twoich ust pada stwierdzenie. A twoim zdaniem wszyscy dziennikarze znają się bardzo dobrze na futbolu? Wiesz co, ja dlatego nigdy w życiu nie chcę zostać dziennikarzem, tylko dlatego, że wolę sobie pogadać o piłce właśnie w taki sposób, niż ma mi później ktoś mówić, co ja mam robić, albo jak ja mam, wiesz, rozmawiać, bo taki jest przekaz stacji na przykład, wiesz. No. Tak, oczywiście, masz rację. To dlatego sobie, Mario, ja sobie wolę z tobą pogadać, pogadam sobie z każdym piłkarzem, zaproszę, porozmawiamy sobie w ogrodzie, możemy sobie nawet rozpalić grilla, rozumiem, by to było
żeby to było, wiesz, fajnie, śmiesznie, ale też również merytorycznie, wiesz. Kibic został, wiesz, dlatego wczoraj zaprosiłem do programu Mroczkowskiego, zaprosiłem też Stawskiego i oni jako trenerzy też stwierdzili, że no słuchajcie, to jest tak naprawdę 3 punkty od ESA, 3 punkty od otworzenia tej bramy, na którą czekamy od 2014 roku. Słuchaj, twoich dwóch kolegów z drużyny zna ten smak. I mówię tu o Patryku Stępińskim, mówię tutaj o Krystianie Nowaku. Powinny być czołowe postacie przed meczem i w czasie meczu, jeżeli chodzi o Podbeskidzie. No wiesz, myślę, że generalnie tutaj Polacy powinni dać sygnał do i gdzieś tam przeważać w szatni, bo Polacy tak naprawdę najbardziej znają otoczkę tego wszystkiego. Polacy znają wielkość tego klubu i oni powinni napędzać to wszystko, a obcokrajowcy powinni się w to wszystko wkomponować. Wiesz, no, my jako obcokrajowcy grający, bo jesteśmy Polakami, musimy się wkomponować w kraj, w jakim jesteśmy. Także no, obcokrajowcy tutaj też muszą się wkomponować w to wszystko i to jest, mówię, to jest mecz decydujący, to jest mecz, zobacz, jak to jest, jeden mecz ocenia, przecież jeden mecz będziesz oceniał cały sezon i no to jest, tak wygląda piłka, że trzeba postawić tą kropkę na i, także tutaj nie ma miejsca na pomyłkę w tym miejscu, no chyba, że Arka się pomyli, ale mam nadzieję, że nie będziemy liczyć na to, że się pomyli się na Arka. Na pewno trener Niedźwiedź ma już plan na to spotkanie i jestem pewny, że drużyna będzie dobrze przygotowana do tego spotkania. Mówię, aspektem najważniejszym jest to, żeby drużyna zachowała spokój, żeby tutaj na trybunach gdzieś tam od początku nie było gwizdów, nie było, chociaż to rzadko się dzieje na Widzewie, praktycznie w ogóle, jak są jakieś pretensje, to są po meczu i to jest bardzo, bardzo fajne. Więc ja powiem szczerze, że niektórym nawet przeszkadza to słynne Widzew grać, pa, pa, pam, wiesz, że to jest to napędzanie przez te... Ja myślę, że to też jest, tak jak ty to powiedziałeś, że kibic ma prawo wyrazić swoją opinię, obojętnie czy zegar krzyczy tak, czy C tego nie chce, czy B krzyczy tak, a następni tego nie chcą. To jest właśnie to, że na Widzewie ta publika reaguje. Na Widzewie jest od czwartej ligi, znaczy od trzeciej w sumie, 16-17 tysięcy ludzi i oni mają prawo wymagać. Oczywiście, że mają prawo wymagać, jak najbardziej. Ja ci powiem, że tutaj masz pozdrowienia jeszcze a propos tego wszystkiego z Norymbergi, z Nans, z Lecce, słuchaj, Arisu, pewnie tam wszyscy cię wspierają, wiedzą, że niedługo się wyleczysz i wrócisz do grania, ale Mario, taka wiesz, odchodząc od Widzewa, bo wiemy, że to jest dla nas, dla Widzewiaków, bardzo ważne spotkanie i to jest spotkanie, gdzie trzeba pokazać te grande cojones i po prostu wyjść jak po swoim. I tutaj duża rola trenera jako motywatora, żeby dzisiaj wyciszyć chłopaków, żeby dzisiaj z nimi rozmawiać normalnie, zabrać ich gdzieś, zintegrować się jeszcze do końca, stworzyć taki typowy kolektyw, żeby te 3 punkty zostały w Łodzi. Ale ty masz 27 lat. Powiedz mi, ile ty jeszcze zamiaru masz uprawiać? Ile masz zamiar uprawiać ten najpiękniejszy zawód świata? No miejmy nadzieję, że zdrowie mi pozwoli jeszcze z 9-10 lat pograć. Także no zobaczymy, jak to będzie, ale tak to planuję, żeby jeszcze przynajmniej do 35 roku życia, a potem zobaczymy, jak to będzie ze zdrowiem. Słuchaj, wielu ludzi tutaj na czacie pyta, to pytanie, czy ty kiedyś jeszcze założysz tą koszulkę czerwono-biało-czerwoną, więc znowu musimy wrócić do Widzewa, ale jest tych pytań, tutaj tak obserwuję, dość sporo, więc jak ty się na to zaopatrujesz? No wiesz, oczywiście, że chciałbym, żeby tak się stało i mówiłem to nie raz, nie dwa, nie trzy i powtórzę to po raz kolejny. Niestety Widzew do tej pory jest na takim poziomie sportowym, a ja też jestem sportowcem i chcę grać jak na najwyższym poziomie, więc jeszcze chciałbym pograć na trochę wyższym poziomie niż Ekstraklasa.
szczerze mówiąc, czy to się uda, nie wiem, czy to się uda, ile będę mógł grać. No ale na pewno do Widzewa bym chciał to, bym chciał wrócić, bo wiesz, też jestem kibicem, też się praktycznie na tym stadionie wychowałem. Całe Błaszki kibicują Widzewowi, no to oczywiście, że chcesz wrócić, chcesz pomóc, chcesz poczuć atmosferę tego klubu, chcesz znowu założyć tą koszulkę i gdzieś tam mam ciarki i gęsią skórkę, jak sobie o tym myślę, ale kiedy to będzie, czy to będzie za rok, dwa, czy pięć, nie jestem w stanie tego powiedzieć i na pewno chciałbym być jeszcze w takiej formie, żeby bardzo pomóc Widzewowi, a nie gdzieś tam przyjechać tylko i człapać po boisku. Ja tutaj się zwrócę teraz do tego czatu, który tutaj cały czas wypisuje. Ja po prostu jest tego tak dużo, że ja nie nadążam zapamiętywać tych pytań, więc bardzo Was serdecznie przepraszam, jak mi jakieś od razu tutaj wpadnie. Widzę Paweł Dawidowicz, jest Mateusz Święcicki, przewinęło się tu parę osób, nawet prezes nas ogląda, ówczesny Widzewa, widziałem też. Pozdrawiamy serdecznie. Włochy, Francja, Niemcy. Teraz Cypr. Powiedz mi, gdzie ci się żyło najlepiej, tak jeżeli chodzi o piłkarskie sprawy, no i też taki, wiesz, normalnie do życia codziennego. Czy dalej zostajesz przy tej Weronie, bo już żeśmy kiedyś rozmawiali, więc czy coś się zmieniło? Nie, tutaj nic się nie zmienia. Włochy do życia i to miasto po prostu jest fantastyczne i jestem zakochany w Weronie. Także to jest najlepsze życie generalnie, najlepsze miejsce dla mnie do życia i do uprawiania sportu. Generalnie jak Włochy to jest kraj, w którym czuję się najlepiej. Oczywiście byłem parę miesięcy na Cyprze, ale traktowałem to bardziej też jak pójść, grać i gdzieś tam złapać rytm. I zawsze chciałem wrócić do Włoch. Po prostu mam jeszcze 2 lata kontraktu z Hellasem, więc, no bo... więc to normalne, że teraz wrócę i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Zobaczymy, wiesz, jak ta noga będzie reagować na to wszystko, bo to też przy takich kontuzjach też trzeba na to patrzeć, ale idzie wszystko dobrze i mam nadzieję, że we Włoszech jeszcze parę lat pogram. Tutaj Paweł Dawidowicz się pyta, co się stało, Mario? Więc już mówiliśmy na początku naszego live'a, że jest problem z Achillesem, ale... Nie, on wie, on tylko się pyta, co się tam dzieje, on za mnie dobrze. Widzieliśmy się przecież niedawno, pozdrawiamy Pawkę. Pozdrawiamy też Hugo Łukasz, się tutaj też pojawił, pozdrawia nas też, bo napisał pozdro. No właśnie, ale ty jesteś... Miał przyjechać na ten ostatni mecz, miałem go gościć w tej Łodzi i nie wiem, co jest z nim właśnie. Czy przyjedzie na ten ostatni mecz, czy nie? Słuchaj, no to czy już do niego piszę, ja do niego piszę od razu po live'ie, że robimy live'a prosto ze stadionu Serca Łodzi na ostro. Dokładnie. Także ekipę zbierzemy tam, nie ma problemu. Będzie grubo. Ja myślę, że takie wsparcie, wiesz, bo wczoraj też o tym wspomniałem, kibice z całej Polski i trochę ludzi ze świata przyjedzie, wiesz, no oni mają o co grać, wiesz, i kurde, chcę, żeby oni to dźwignęli, wiesz, bo no... Przecież wiesz, jakie to będzie, ja nie chcę nikogo tej presji tutaj powiększać, ale przecież to będzie takie święto, gdyby ten awans się zdarzył, no to będzie ogromne święto w Łodzi i Łódź nie będzie spała 2 dni, także no ja... Ja bardzo na to czekam, wiesz. Cieszę się, że może się to wydarzyć na stadionie Widzewa, a nie na wyjeździe, chociaż wolałbym, żeby wygrali w tej Legnicy, żeby już był spokój, ale no taki roller coaster tutaj może być ostry. Zobaczymy, jak ten mecz się ułoży. Ja ci powiem, że 79. minuta i mieć po prostu karnego do ekstraklasy. No Julek tego nie strzelił, ale w sumie w 40% my zawdzięczamy tej dobrej grze Julka Letniowskiego na jesień, tą pozycję w lidze, no i później no też troszeczkę szczęścia, no ale tak jak w moim, ze mną w takiej rozmowie właśnie takiej podobnej jak z tobą teraz,
mówisz, że też szczęściu trzeba pomóc, że nie zawsze wychodzi, że nie zawsze umiejętności, nie zawsze musisz dać. Nieraz ci musi to szczęście, wiesz, sprzyjać i też troszeczkę szczęśliwi jesteśmy na tym drugim miejscu, ale panowie, widzewiacy, społeczności, jesteśmy na drugim miejscu i mamy szansę w niedzielę świętować. Mario mówi, że 2 dni, ja mówię 2 tygodnie. Ja wiesz, ja za długo nie mogę świętować, bo muszę wznowić rehabilitację, ale jeżeli będzie awans, to już zapowiedziałem doktorowi, że w poniedziałek mnie nie ma, także no zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że w poniedziałek nie będę musiał robić tej rehabilitacji, będę mógł sobie zrobić jeden dzień wolnego. Mario, 31 lat chodzę na widzę, sobie wyobraź. I tak, i przeżyłem Mistrzostwa Polski i tą porażkę z Eintrachtem i Ligę Mistrzów, Franca Smudę. Spadki, upadki, byczyny, wyjazdy z Londynu do Tomaszowa Mazowieckiego. Byczyny. Uwierz mi szczerze, jadę, zabukowałem samolot, lecę. I po prostu się nie mogę doczekać. Tam trzeba zrobić wszystko, żeby ten stadion odfrunął i żeby im pomóc. Oczywiście, że tak. Ten stadion odfrunie. Oczywiście, że on odfrunie w czasie meczu, ale nie wyobrażam sobie tego, co będzie się działo po końcowym gwizdku, jeżeli rzeczywiście uda się awansować, ale piłkarze nie mogą myśleć, o czym ja teraz myślę. No, muszą po prostu skoncentrować się na robocie, zrobić tą robotę, tak jak mówiłem na początku, zachować spokój, a atmosferę na tym meczu nie muszą się martwić, bo tam będzie dobite, tak? I doping będzie taki, że będą latać. Także no wiesz, coś pięknego, wielkie święto piłkarskie, oby nikt tego święta nam nie popsuł. Dalej się przewija, kiedy wracasz do Widzewa, więc Mario mówił, że na razie, jeżeli jego forma sportowa pozwoli, zdrowie, to woli grać jeszcze na razie na tym wyższym poziomie, nawet wyższym niż Ekstraklasa i to normalnie trzeba zrozumieć. Na tą chwilę jest to Liga Cypryjska. Powiedz mi, jaka ta liga jest, bo mi to, ja ci powiem, że takie chyba małe zainteresowanie jest, jeżeli chodzi o Polskę Ligą Cypryjską. Ja ci powiem szczerze, że ostatnio pamiętam zawodników grających w Lidze Cypryjskiej, to Wojtek Kowalczyk, Kamil Kosowski. Wiem, że tam jesteś chyba z Danielem Sikorskim, jak się nie mylę, w jednej drużynie, tak? Jaka jest ta liga, powiedz? Lepsza niż ESA, czy to są podobne poziomy? No wiesz, tam w pucharach, w europejskich pucharach gra 5 zespołów, także 2 drużyny w Lidze Mistrzów. No także ta liga na pewno jest wyżej notowana niż Ekstraklasa. Czy tak jest? Wiesz, ja dawno nie grałem już w Ekstraklasie i nie mogłem tego, kiedy już od 5-6 lat wyjechałem z Ekstraklasy, więc ciężko mi to tak porównać. Jak nie jesteś na boisku przez tak długi czas w polskiej lidze, to też ciężej to, inaczej to się ocenia niż z punktu widzenia widza. No jest to niezła liga, wiesz, 8 zespołów jest, które jest bardzo równe ze sobą, reszta te cztery zespoły są troszkę słabsze ewidentnie i tak też się rzeczywiście ułożyła tabela, więc no fajna liga, mówię, ja nie traktowałem tego jako pójść tam i zostać, tylko traktowałem bardziej to, żeby się ograć, żeby zagrać wszystkie mecze, żeby strzelić trochę bramek i iść dalej, także wiesz, no teraz przydarzyła się to kontuzja i zobaczymy, co się wydarzy dalej, ale na pewno fajne doświadczenie. Wiesz co, tak poruszę jeszcze tylko 3 tematy, bo będziemy uciekać, mamy jeszcze 15 minut. Słuchaj, chciałem poruszyć zachowanie kibiców Nice i dlaczego będę pytał ciebie, bo ty grałeś z zawodnikiem Emiliano Sala, się nazywał, który zginął w tragicznym wypadku i ostatnio kibice Nicei śpiewali tam piosenki. No, nigdy w życiu takie coś nie powinno się stać. Powiedz mi, jaki to był gość, bo grałeś z nim dość długo i w tym Nans razem naprawdę tworzyliście solidny duet. Nie, to był fantastyczny człowiek generalnie i fantastyczny gość. Generalnie powiem ci szczerze, że chyba wszyscy Argentyńczycy, których poznałem, to naprawdę fajni ludzie i fajni chłopaki, także On był jednym z nich, naprawdę super mieliśmy kontakt i też na boisku dobrze razem nam się grało, także
Wiesz, no, to co śpiewali kibice Nicei, to czyste buractwo i wszystko ma swoje granice, można się wyzywać, można bluzgać na siebie, ale to wszystko ma swoje granice, wiesz, czasami jest tak, że klasy nie kupisz. No, ja ci powiem, że dokładnie masz rację, bo to było po prostu obrzydliwe wręcz, powiem ci szczerze, no ale no, tak jak sam powiedziałeś, to klasy nie kupisz. Wracając, bo tak skaczemy, wracając jeszcze do Widzewa, bo pamiętam, że kiedyś w którymś z programów też wspominałeś o trenerze Concesiao. Powiedz mi, jakby trener Concesiao podszedł do tej ostatniej odprawy przed meczem Widzew pod Beskidzie? Wiesz co, mieliśmy taki mecz, że też graliśmy jakiś ważny, coś ważnego w Nol, nie pamiętam co to było, chyba top 7, coś takiego. Wtedy pamiętam, często to się robi, że poprosił rodziny, żeby nagrały jakieś tam słowa wsparcia dla zawodników i każdy tam z rodziny coś tam powiedział. Jakieś słowa wsparcia i to puścił trener na odprawie. Dla mnie, nie wiem, szczerze, mnie coś takiego aż tak bardzo nie motywuje, ale to też zależy od charakteru, zależy od tego, jakim jesteś człowiekiem, jak bardzo jesteś związany ze swoją rodziną. On użył takiej motywacji, motywacji jest wiele, ale myślę, że generalnie najważniejszy jest ten tydzień, cały tydzień przepracowany w ciągu tygodnia, bo kiedy przepracowałeś go dobrze, to na mecz wychodzisz i czujesz się mocny, czujesz się dobrze, nie zadajesz sobie zbędnych pytań, bo po prostu czujesz się mocny i wiesz, że wyjdziesz i zrobisz dobrą robotę. Tak też jest, jak jesteś w formie, czujesz się po prostu mocny i nie szukasz alibi. Kiedy nie przepracowałeś dobrze tego okresu, no to szukasz alibi i taka jest prawda, ja tak do tego podchodzę. Jaki sposób użyje trener Niedźwiedź, nie wiem tego, pewnie ma swoje sposoby, także zobaczymy. Tak. Ja wiesz, to jest taki solidny trener na dorobku, który może dokonać czegoś wielkiego, bo nie oszukujmy się, jeżeli on zrobi ten krok do przodu, czyli awansuje z Widzewem do Ekstraklasy, no to powiem ci szczerze, że wiele rzeczy, które się dzieją źle w Widzewie, cały ten awans przykryje, bo to może też być w taki sposób traktowane. Ja mu tego jak najbardziej życzę. No ale zostajmy przy tych trenerach chwilę. Jakbyś mi powiedział, z którym trenerem ci się tak najlepiej pracowało, z którego tak najwięcej dało się wyciągnąć tobie jako zawodnikowi, taki fachowiec pełną gębą. Czy to był Adam Nawałka na przykład? Czy taki fachowiec pełną gębą, no to bym wymienił dwóch, którzy naprawdę, nie wiem, czy najlepiej mi się z nimi pracowało, bo z Claudio Ranierim pracowałem tylko półtora miesiąca, z Iwanem Juriczem pracowałem rok i pomimo, że też czasami nie grałem, no to muszę powiedzieć, że zna się chłop na swojej robocie i dobrze to robi. Tak samo Claudio Ranieri, myślę, że to jest wysoka półka, jeżeli chodzi o trenerów. Adam Nawałka jak najbardziej też, no, wymieniłeś go, przywołałeś go do tablicy, także myślę, że to jest idealny trener, idealny selekcjoner, jakiego reprezentacja może sobie wymarzyć. Po prostu on wpasował się tam bardzo dobrze i moim zdaniem wykonywał świetną robotę, także wiesz, ja generalnie też miałem bardzo duże zaufanie od trenera Fornalika i też go uważam za bardzo dobrego trenera. Chyba w tym momencie to jest najlepszy trener w Polsce razem z Markiem Papszunem, bo wyniki po prostu na to wskazują. I to jest po prostu, jeżeli chcemy oceniać po samych wynikach, to tak jest. Właśnie, nie masz topowej kadry, a i tak robisz wyniki ponad stan, bo mistrzostwo Polski trenera Fornalika, czyli Waldek King, wiesz,
z Piastem Gliwice, no to jest mega, mega sprawa. I dalej idziemy ku tej stabilizacji, bo mówimy o człowieku, który parę lat w tym Piaście pracuje, zdobywa mistrzostwo, gra w pucharach, później mówisz o papszunie. Raków zdobywa dwa razy wicemistrzostwo. Słuchajcie, plus do tego dwa puchary Polski. Dość fajnie ta ich przygoda w Pucharze Konfederacji się zaczyna. Skończyła się dopiero na ostatniej rundzie przed tą grupą. I ja właśnie tego samego chciałbym w Widzewie, bo potrzebna tu jest stabilizacja. Bo już mi się nie chce wymieniać, Mario. Ilu żeśmy wymienili zawodników, bo napisałem no się... Tak, tylko przy zmianie trenera widzisz, no zmienisz, ale no co zmienisz? Zmienisz twarz, ale no nie wiesz, czy zmienisz na lepsze, czy zmienisz na gorsze. Nowy, no. No, wiesz, no nowy kibice przez miesiąc czasu, wiesz, euforia, entuzjazm, bo jest nowy, a po pół roku zaczyna się znowu to samo. Nie lubię czegoś takiego generalnie. Ja gdybym rządził Widzewem, to bym dał trenerowi nawet szansy na drugi sezon, gdyby ten Widzew nie awansował. Bym po prostu trenera zostawił na stanowisku. Potem oczywiście, jeżeli w tym drugim sezonie to miejsce by było ósme, dziewiąte, takie, które jest po prostu nie do zaakceptowania, to wtedy można przemyśleć, ale no w tym momencie, w jakim jesteśmy teraz, ja bym taką decyzję podjął. Na szczęście nie muszę takich decyzji podejmować na dzień dzisiejszy, bo to też jest branie odpowiedzialności na siebie. To jest tylko, na szczęście w tym wypadku oceniam to ze strony, z punktu widzenia kibica, no i ja też mam prawo, żeby będąc kibicem Widzewa, mam prawo, żeby to oceniać. I po prostu ja bym podjął taką decyzję, bo wiem, jak ten pracuje, rozmawiam z zawodnikami bardzo często Widzewa, wiem, jak pracuje, oglądam mecze. I ja też jestem tak jak ty za tą stabilizacją, bo to jest dla zawodnika po prostu komfortowa sytuacja dla całej drużyny. Wiesz, za dużo tego było, bo ja dzisiaj napisałem 300 wymienionych piłkarzy od reaktywacji. No, Marcin mi je tam poprawił, że było ich 150 paru. 6 lat. 150 piłkarzy, 9 trenerów. Już teraz zgaduję. I do czego to... Robiliśmy, tak? 2 lata potrzebujemy, żeby wyjść z drugiej ligi. Dzisiaj mamy wejść do ekstraklasy. I wiesz, ten facet tak naprawdę miał duże problemy, bo piłkarze łapali kontuzje, są urazy, są kartki, musiał przesuwać jednego tu, jednego tam, ale dalej jest na tym drugim miejscu. Dlatego wolałbym, żeby jednak tak jak ty, piłkarz, który też zna się na piłce i też jesteś kibicem Widzewa, żeby nawet jak przegra ten sezon, to żeby został ze względu na to, że dobrze dobra finansowa... sezon... Ja podchodzę do tego, piłka nożna nie może być i mecz piłki nożnej, jeżeli chcemy robić analizę, musimy analizować. Nie możemy oceniać całego sezonu przez pryzmat jednego spotkania. Ta ocena sezonu już powinna zostać wykonana teraz. Oczywiście ten ostatni krok to jest krok, jaki często musisz wykonać. Czy teraz Ancelotti ma ostatni krok do zrobienia w Realu Madryt? Jeżeli wygra, będzie królem. Jeżeli przegra, no to też moim zdaniem będzie bardzo dobry sezon w jego wykonaniu, fantastyczny sezon i potem jest ten ostatni mecz, wiesz, ja już oceniam sezon trenera przed ostatnim meczem, nie będę go oceniał po ostatnim meczu, bo gdzieś tam robi się analizę i nie można całego jakby sezonu, a generalnie jednego spotkania oceniać tylko przez pryzmat wyniku, bo czasami wynik to jest słupek wewnętrzny, słupek zewnętrzny, a potem opinia idzie od tak do tak. Także no widzisz, mecz z Koroną, który grasz bardzo dobrze, naprawdę grasz dobrze, bo oglądałem ten mecz na żywo, no bardzo dobry mecz grasz i przegrywasz tak naprawdę i ocena jest bardzo słaba, a tak naprawdę to był bardzo dobry mecz Widzewa. Tak, ale to też błędy indywidualne wiesz, sprawiły to, że przegrałeś mecz. Oczywiście, że tak. No wiesz, jakby wszystko musisz analizować, bo błędy indywidualne też są częścią futbolu, jak najbardziej. Ale wiesz, co stało? To stało się trenerowi,
bo wymyślali, że kto to przesunął Marka z szóstki na ostatniego stopera. No tak, tylko moim zdaniem on tam bardzo dobrze gra, odkąd zaczął tam grać i bardzo dobrze spisuje się na tej pozycji. Okej, no błąd, popełnił błąd, wszyscy popełniamy i wszyscy piłkarze popełniają błędy. Ja po prostu trochę inaczej na to patrzę. Mariusz, jak będziemy kończyć, powiedz mi 3-4 słowa motywujące tych byłych twoich kolegów, ale także jako kibic. Do tych Widzewiaków, wspieramy ich, jedziemy tam, robimy ostry bal, oby to się udało. 3-4 słowa od ciebie, kończymy i się żegnamy. Wiesz, generalnie, jeżeli chcą przeżyć największy sukces piłkarski w swojej karierze i największy sukces sportowy zobaczyć rzeczywiście, co to znaczy, kiedy kibice ich kochają, kiedy zapisali się w historii klubu, to naprawdę będzie coś ogromnego, kiedy zobaczyć tysiące ludzi na ulicy, to wiedzą, co mają robić, także chwałę na lata można sobie zdobyć tym jednym meczem, bo to będzie ogromne wydarzenie, powrót Widzewa do Ekstraklasy po tylu latach. Mogą zapisać się pięknymi liczbami w historii jednego z najpiękniejszych klubów w Polsce, ale też klubu, który rozsławił kiedyś całe nasze miasto Łódź w Europie, grając z potęgami i bijąc je na stadionach Liverpoolu, Manchesteru City, czy też Juventusu, czy innych. Widzew to nie jest przypadkowy klub i ja myślę, że każdy piłkarz Widzewa, zakładając koszulkę z herbem Widzewa, powinien to wiedzieć. A tym, co po prostu to przeszkadza, a mają, nie wiem, tą taką jak tak zwaną presję, to polecam zostać w domu albo powiedzieć w szatni trenerowi, że dzisiaj nie dam rady i dać grać temu, który da radę. Nie możesz mieć. Rzeczywiście, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, to są czasami puste słowa, ale w tym przypadku nie można robić sobie jaj z 20 tysięcy ludzi na stadionie i 50 czy 100 tysięcy ludzi przed telewizorami. Także każdy musi podejść poważnie i żaden zawodnik nie może sobie robić, powiedziane jest to po męsku, ale taka prawda, żeby nie robić sobie jaj z kibiców, bo kibic oczywiście, on narzeka, on jest czasami upierdliwy i tak dalej, bo sam wiem, jak to jest, ale w tym przypadku musisz mieć szacunek do klubu, do herbu, w jakim grasz i musisz sobie, każdy powinien sobie trochę historii przeczytać na temat tego klubu, jeżeli nie zna, jeżeli pochodzi z innego kraju niż z Polski. Ja ci powiem tak, Mario, tyle co mi dzisiaj osób wysłało zapytanie o kod na mecz, o kod zwalniający, zapytaj się tam na emigracji i to ja ci powiem, że jak ten stadion by miał jutro 60 tysięcy, znaczy w niedzielę, przepraszam, ja już żyję tym, wiesz, sorry, już mi się nawet nie mi się mylą. Jakby miał ten stadion 60 tysięcy, to by było 60 tysięcy. No tak, oczywiście, wiesz. To jest ta sama historia, co teraz Milan walczy o mistrzostwo. I tak. Gdyby Sassuolo stadion miał 500 tysięcy, to by weszło 500 tysięcy. I to jest oczywiście na mniejszą skalę, na skalę polską, ale cały czas na skalę ogromną. I tak jak mówisz, jeżeli miał 50-60 tysięcy, to bez problemu. Ale to by było widowisko. Dobra, Mario, co... Będziemy się tam od czasu do czasu łączyć. Ty wracaj do zdrowia. No i co, a we widzę, trzymamy kciuki, widzimy się. No, dzięki wielkie. Obyśmy wypili lampkę wina w niedzielę po meczu. Namawiasz mnie do złego, niech będzie. Pozdrawiam wszystkich, hej. Hej, hej.